Uważaj. Przychodzę dzisiaj do ciebie z ostrzeżeniem. Są po angielsku takie słówka, które wyglądają bardzo znajomo, które wyglądają prawie jak polskie słówka, ale znaczą coś zupełnie innego i czasem można wpędzić je w kłopoty. Nagrałam już odcinek o słówku please, ale dziś mam dla ciebie całą listę słówek, których nie stosuj według tego, co ci się wydaje, że znaczą, patrząc po ich wyglądzie. Pierwsze słówko to receipt. Hej, tu uważaj też na wymowę, tego P tam nie ma. Receipt, ale ono i tak nie jest receptą. Receipt to paragon ze sklepu. Can I see the receipt? Zapyta pani, kiedy będziesz chcieć coś zwrócić. Receipt, paragon. Drugim słówkiem, na które naprawdę trzeba uważać, to preservative, czyli środek konserwujący. No na przykład w produktach. Jeszcze innym jest fart, który nie znaczy nic pozytywnego, w sensie, że miałam szczęście, ale puszczać bąki. No widzisz, można się ubawić, ale na wesoło do tego podchodź i sprawdzaj, co znaczą słówka, które wyglądają jak słówka polskie. Jest też słówko brat. Ale to bachor, to niedobry, rozpuszczony dzieciak, którego nie lubimy, a nie brother. Jest też closet, które jest szafą na ubrania dużą, do której się wchodzi, ale bo też mniejszą, ale ogólnie szafą na ubrania. Dziś nawet kot nie jest w stanie wytrzymać tego napięcia. Mamy słówko sympathetic, które nie jest tym, na co wygląda. Sympathetic to pełen współczucia, współczujący. A jak chcesz powiedzieć sympatyczny, to masz dwie formy. Spójrz, albo likable, able, da się go lubić, likable, albo amiable. To jest dokładnie ten sympatyczny. Sympathetic, ktoś jest pełen współczucia, bo sympathy to też właśnie współczucie, a nie sympatia. Teraz przyziemne słówka, na które również uważaj, choćby na słówko salad, które nie jest sałatą, bo sałata to lettuce, tylko sałatką. To się nam spoko kojarzy, ale nie rozciągajmy tego na to drugie znaczenie słowa lettuce. No jak jesteśmy na jedzeniu, to watch out, uważaj, na słowo pasta, które jest makaronem, a nie pastą. Pasta. To jeszcze dwa false friends z serii ubrania. Mamy boots, które nie są butami. Znaczy są, ale to takie zimowe, to, o kozaki, takie ciężkie, wysokie buty za kostkę. To są boots. A z inne buty to shoes. No i jeszcze chyba najbardziej znane dress. Czyli sukienka. Ale jak powiedzieć dress? To tracksuit. Jeśli mam dres na dole, to mam tracksuit bottoms, czyli dół dresu, albo tracksuit cały dres. Mogę mieć do niego hoodie, to bluza od dresu, ale taka z kapturem, hoodie, ale dres to sukienka. A na koniec dwa, chyba z trochę wyższej półki, bo często słyszę w błędnym użyciu te słowa. Actually, to nie jest aktualnie, jak gdzieś pracuję, tylko actually, I don't like it. No tak właściwie, jak chcesz coś sprostować, właściwie tu mi się to nie podoba. A jak chcesz powiedzieć, że obecnie gdzieś pracujesz, to masz currently, my current job, at present, until now, możesz gdzieś pracować do obecnie, aktualnie, czasem w CV nawet to widzę. Actually, to kiedy chcesz sprostować, że in fact, actually, I don't like it. A ostatnie słówko to eventually. No właśnie, które nie znaczy ewentualnie, tylko ostatecznie. Eventually jest zatem naszym ostatnim słówkiem z serii False Friends. Nie myśl jednak, że ta lista tutaj się kończy. Tych słów jest mnóstwo. Ja chciałam powiedzieć ci, co one znaczą, przybliżyć ci je dzisiaj i uczulić. Uważaj, nie wszystko, co wygląda podobnie, ma podobne znaczenie. Choćby closet, brat, fart i tak dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Daj mi znać w komentarzu, czy wolisz odcinki na wesoło, czy na poważnie. Bye!